dobry kochani, to znowu ja i kolejny film dotyczący ludzi z pasją według projektu, który realizuję już drugi miesiąc, projektu związanego ze stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kultura w sieci. Dzięki temu mogę spotykać się z wami i opowiadać wam kolejno o różnych niezwykłych postaciach i ich pasjach. Dzisiaj kolejny bohater. Znowu pisarz, ponieważ w lipcu byli kompozytorzy, w sierpniu spotykamy się z pisarzami, więc dzisiaj przypada czwarty już pisarz. Będzie to Józef Ignacy Kraszewski. Kiedy dowiedziałam się, wydawnictwo Muchomor zaproponowało mi napisanie książki właśnie o tym pisarzu, o Józefie Ignacym Kraszewskim, bardzo się ucieszyłam, ponieważ lubię jego książki, lubię sporo książek, sporo powieści Kraszewskiego przeczytałam i ciągle lubię do nich wracać. Natomiast kiedy przyszłam do domu z tą dobrą wiadomością i powiedziałam o tym moim dzieciom, to syn skomentował tę wiadomość w ten sposób, że o matko, i o czym ty, mamo, napiszesz? Przecież co takiego robił Józef Ignacy Kraszewski? Jaką on miał pasję? On przecież tylko pisał. Więc o czym będziesz opowiadać? O kimś, kto tylko pisał i pisał, a jak robił sobie przerwę, to pisał, a czasem też czytał, a potem pisał i potem czytał i pisał. I tak przez całe życie pisał, aż napisał 100 tysięcy książek. I wtedy zaczęłam się zastanawiać, czy rzeczywiście uda mi się napisać interesującą opowieść biograficzną o postaci, o pisarzu, który napisał tyle książek. Czy rzeczywiście miał on czas, miał on możliwości zajmować się w życiu czymkolwiek innym oprócz pisania? Jest ze mną też dzisiaj kolejne zwierzę, bo każdy odcinek mojej opowieści towarzyszy każdemu odcinkowi inna postać zwierzęca również. I tym razem tutaj mam goszczę obok siebie, albo właściwie ona gości mnie, papuga Żako, która potrafi bardzo dużo mówić, potrafi też śpiewać, potrafi też strofować niegrzeczne psy i kiedy szczekają, to mówi cicho, cicho. Potrafi też witać się, mówi dzień dobry, mówi do widzenia, mówi jestem Anita i mówi bardzo wiele różnych innych rzeczy, ale na razie nie wiem, zobaczymy, czy coś powie, czy włączy się do dzisiejszej opowieści. Poczekajmy i przyglądajmy się jej, może postanowi też coś dopowiedzieć do historii o Ignacym Kraszewskim, Józefie Ignacym Kraszewskim. Z narodzinami Józefa Ignacego Kraszewskiego wiąże się pewna ciekawa historia. Mianowicie, kiedy on miał już się narodzić, jego mama, pani Zofia Kraszewska, była w zaawansowanej ciąży, już niedługo miało nastąpić rozwiązanie. Właśnie wojska napoleońskie szły na Moskwę i ona uciekała przed tymi wojskami napoleońskimi. Uciekała jakimś takim powozem, bo wtedy przecież nie było samochodów ani innych środków lokomocji, którymi można było podróżować. I przeczytam wam teraz fragmencik bardzo krótki tej historyjki, która dotyczy bezpośrednio narodzin późniejszego genialnego pisarza. Posłuchajcie. Droga była wyboista. Zofia miała wrażenie, że czuje gdzieś w środku brzucha każdy kamień, na który najeżdża powóz. Nogi miała opuchnięte, w głowie szum, a w ustach dziwną suchość. Czuła się strasznie, co potęgował jeszcze nieznośny upał. Nie pamiętam tak gorącego lata, wzdychała jej matka, wachlując się chustką, którą odganiała też na przykrzające się muchy. Obyśmy tylko dojechały na miejsce przed twoim rozwiązaniem, spoglądała z niepokojem na córkę, która ledwie żywa patrzyła tępym wzrokiem przez okno kolaski. Dwa dni później Zofia Kraszewska i jej matka, pani Anna Malska, dojechały do Warszawy. Zatrzymały się w zajeździe przy ulicy Aleksandria. Potrzebujemy dwóch czystych pokoi i łazienki, zarządziła Malska. Córka na dniach będzie rodzić, a jesteśmy po długiej i ciężkiej podróży. Właściciel zajazdu z dużym zrozumieniem spojrzał na ledwie trzymającą się na nogach Zofię. Zaprowadził ją do przestronnego, jasnego pokoju, przyniósł świeżą wodę w dzbanie, miednicę i ręcznik. Czy przygotować panią coś do zjedzenia? Zapytał uprzejmie. Może później. Teraz chciałabym chwilę odpocząć, odpowiedziała pani Kraszewska
która obmyła tylko ręce i położyła się do łóżka. Chciała poczytać. Przed wyjazdem zakupiła dopiero co wydany tomik baśni braci Grimm. Bardzo była ich ciekawa. Nie zdążyła jednak nawet dobrze otworzyć książki, gdy poczuła silne bóle. Odłożyła lekturę i zawołała matkę. Kilka godzin później, obok leżącej jeszcze w łóżku nieprzeczytanej książki, pojawił się rumiany dziduś, Józio Ignacy Kraszewski. Był 28 lipca 1812 roku. Jak więc słyszeliście, Józef Ignacy Kraszewski właściwie był skazany na miłość do książek, bo urodził się obok książki, więc nie miał wyjścia. Musiał czytać i pisać, pisać i czytać. Ale bardzo prędko, kiedy przygotowywałam się do napisania książki 100 tysięcy kartek, opowieść o Józefie Ignacym Kraszewskim, przekonałam się, że to wcale nieprawda, że Józef Ignacy Kraszewski tylko czytał i pisał. To był człowiek, który miał wiele, wiele, wiele pasji. Myślę, że może uda mi się opowiedzieć Wam dzisiaj chociaż o części z nich. Ale zanim do tego dojdziemy, wróćmy jeszcze do dzieciństwa. Pierwszy rok życia Józio spędził w podróżach. W podróżach z mamą, bo mama ciągle bała się właśnie wojny i uciekała przed wojskami napoleońskimi do różnych miejsc, tak żeby jakoś znaleźć bezpieczne miejsce, w którym mogłaby spokojnie mieszkać z dzieckiem, więc ciągle zmieniali miejsca zamieszkania. Aż w końcu trafili do rodzinnego dworu, do dworu w Romanowie. Tam Józiem zajęli się dziadkowie, a także prababcia, którzy mieli ogromny wpływ na życie, późniejsze życie Józefa Ignacego. I znowu chciałabym przeczytać Wam króciutki rozdziałik, w którym opowiem, opisałam w tym rozdziale, o relacji małego Józia i jego prababci. Pięcioletni Józio znalazł jakieś tajemnicze pudło pod łóżkiem prababci. Otwierał je właśnie z zapałem, gdy weszła pani Konstancja, czyli właśnie jego prababcia. Co ty tu robisz? Zawołała. A co Bunia tutaj chowa? Odpowiedział chłopiec pytaniem na pytanie. Bardzo ważne i święte rzeczy, stwierdziła z powagą starsza pani. A co dokładnie? Nie dawał za wygraną malec. Pokażę ci, ale musisz się zachowywać z należytym szacunkiem, obiecujesz? Józio kiwnął z przejęciem głową, a prababcia otworzyła duże pudło i wyjęła z niego delikatnie i z czcią jakąś długą, brozową suknię, wystrzępioną i w wielu miejscach podartą. Brzydka, stwierdził krótko. Dobrze, że babcia jej nie nosi. Święci pańscy, wybaczcie temu dziecku! Pani Konstancja z trwogą złapała się za głowę, a potem przeżegnała pobożnie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Józiu, co też ty mówisz? Brzydka? To jest najprawdziwszy habit świętego Franciszka. Toż to relikwia. A co to jest relikwia? I kto to był ten Franciszek? Bój się Boga. To dziecko o niczym nie wie. Zaraz ci wszystko opowiem, ale najpierw schowamy habit. Jest bezcenny. Trzymam go tu, bo chciałabym być w nim pochowana po śmierci. Zamykamy. A co tu jeszcze jest w tym pudle, Buniu? Aleś ty ciekawski. Bielizna dla mnie do trumny i świece. Pieniądze na mój pogrzeb i podarki dla tych, którzy będą w nim uczestniczyć. A kiedy ty umrzesz, Buniu? Tego nikt nie wie, dziecko, tylko Bóg. A ja bym już chciał taki podarek. Oj, Józiu, Józiu, to chyba będziesz musiał uzbroić się jednak w cierpliwość. Prababcia westchnęła i uśmiechnęła się. A póki co, lepiej idź pobiegać do ogrodu. W ogrodzie zawsze działo się dużo ciekawych rzeczy, ale tym razem Józio myślał wciąż o pogrzebie babci. Stwierdził, że jak babcia umrze, to on zaniesie na jej grób całe mnóstwo kwiatów i może dostanie wtedy któryś z tych podarków z pudła. Spojrzał na rabatki z kwitnącymi różami, zaczął obrywać płatki, żeby zobaczyć, jak to będzie na tym pogrzebie prababci. Obsypie jej grób. O tak, pomyślał i rozsypał wokół oberwane kwiaty i pączki. Na rabatce zostały same tylko gałązki z listkami. Bój się Boga, Józefie! Coś ty znowu narobił! Prababcia pojawiła się właśnie wtedy, gdy Józio wyobrażał sobie, jak tuż po pogrzebie otwiera swój podarek. To sypałem kwiatki na babci grób! Wyjąkał. Widzę, że ci śpieszno mnie uśmiercić. Pani Konstancja była wyraźnie zła na prawnuka.
Ale moją zasadą jest, żeby zawsze za złe płacić dobrem. Ty mi wyrządziłeś szkodę i zepsułeś kląb różany, który pielęgnuję od wielu miesięcy. A ja tobie dam gruszkę smażoną, powiedziała i uśmiechnęła się. W cukrze? Zapytał Józio, bo bardzo lubił te babcine gruszki. A jakżeby inaczej? Prababcia wzięła chłopca za rękę i zaprowadziła do kuchni. Opowiem ci teraz o świętym Franciszku z Asyżu, powiedziała. Pamiętacie, jak na którymś z poprzednich filmów, kiedy opowiadałam o Aleksandrze Fredrze, czytałam wam fragment rozdziału, w którym opisałam posiłek. Posiłek, do którego zasiedli państwo Fredrowie. Dzisiaj chciałabym w związku z opowieścią o Józefie Ignacym Kraszewskim przeczytać wam fragment rozdziału, w którym opisałam posiłek u państwa Kraszewskich. Posłuchajcie. Na obiad i wieczerze uderzano w bęben i wszyscy domownicy schodzili się wówczas do stołu. Oprócz prababci Konstancji, która bardzo często pościła w jakiejś intencji. Przechodził za to rachmistrz Więckiewicz, zapalony myśliwy i wirtuoz gry na skrzypcach. Prosimy zagrać, bardzo prosimy, domagali się wszyscy po skończonym posiłku, więc pan Więckiewicz wyjmował swoje skrzypce i grał. W całym dworze rozbrzmiewały wtedy rytmy tańców polskich, a także pieśni i przyśpiewki ludowe. Biesiadnicy klaskali, podśpiewywali, a nogi im się aż rwały do tańca. Wreszcie dziadek porywał babcię do oberka lub mazura i wirowali po pokojach, śmiejąc się głośno. Dość już tego rzępolenia, mówił w końcu rachmistrz Więckiewicz i gwizdał na swojego wyżła. Czas na nas, jutro skoro świt, idziemy na polowanie. W lasach poleskich znajdowała się podówczas wielka ilość zwierząt. Można było spotkać łosie, niedźwiedzie i rysie, nie mówiąc już o bobrach, jeleniach i dzikach, których było zatrzęsienie. Mężczyźni umawiali się więc na polowania z psami gończymi na grubego zwierza, a z wyżłami na ptactwo. Panie z kolei chętnie wybierały się do lasu na grzyby i jagody. W zależności od pory roku zbierały żurawiny, czernice, maliny, brusznice i jeżyny. Mości dobrodzieju, wybierzecie się jutro na Cietrzewie? Zapytał rachmistrz Więckiewicz przy pożegnaniu. A z chęcią, odpowiedział pan Malski, czyli dziadek Józefa Ignacego Kraszewskiego, i odprowadził rachmistrza do powozu. Każdego wieczoru babcia Anna zasiadała w pokoju stołowym przy świecach i głośno czytała jakąś książkę. Zbierali się wtedy przy niej wszyscy. Dziadzio, który niewiele mówił, ale podczas czytania babci wycierał głośno nos. Prababka z jakąś robótką. Wuj Wiktor Malski, który był artystą i chętnie malował rozmaite pejzaże. No i oczywiście Józio. Chłopiec bardzo lubił te wieczory, gdy cienie od świec tańczyły na ścianach i suficie, a w jego wyobraźni powstawały nowe światy, postacie i sytuacje. Słuchał zawsze z zapartym tchem. Po wieczerzy i wieczornym czytaniu wszyscy domownicy rozchodzili się do swoich łóżek. Nie chcę się dziś modlić, chcę spać! Rozpłakał się chłopiec któregoś razu. Dużo się działo w ciągu dnia i Józek był już bardzo zmęczony. Trzeba się pomodlić do anioła stróża, bo inaczej nie będzie cię w nocy pilnował, powiedziała surowo prababcia. To niech Bunia się pomodli i poprosi swojego anioła stróża, żeby oprócz Buni i mnie tej nocy pilnował, odparł odważnie Józio i zamknął oczy. Myślał o tym, co czytała babka Anna, o tych postaciach i ich przygodach, miejscach, ludziach i zwierzętach. Jak ja bym chciał umieć czytać, szepnął. Nad Romanowem zapanowała noc. Było cicho. Józio otworzył oczy i spojrzał na księżyc, który w całej pełni jaśniał nad dworem. Jaki on wielki, pomyślał i wsłuchał się w muzykę za oknem, gdzie świerszcze grały, sowy pohukiwały i odzywały się żaby, które w pobliskim stawie właśnie miały wesele. Chciałbym umieć też pisać. Opisałbym to wszystko lepiej jeszcze niż w babcinych książkach. Westchnął malec i zasnął. Józia wychowywali dziadkowie i prababcia, tak jak mówiliśmy tutaj wcześniej. To było bardzo szczęśliwe dzieciństwo. Tak bardzo szczęśliwe i tak wspaniałe, piękne, dobre, że niestety chłopiec troszkę był rozpieszczony. Kiedy wreszcie poszedł do pierwszej szkoły, został posłany do pierwszej szkoły, gdzie musiał też mieszkać na stacji, rozpoczęły się pewne kłopoty.
Posłuchajcie. On jest jakiś dziwny. Chłopcy pokazywali sobie Józia palcami. Panie profesorze, oni mnie przezywają. Józio, który słyszał komentarze kolegów, natychmiast skarżył się nauczycielom. Skarży pyta. Syknął jeden z chłopców i pokazał Józiowi język. Panie profesorze, on mi pokazał język. Józio podbiegł do nauczyciela ze łzami w oczach. Uspokójcie się wreszcie, krzyknął matematyk i spojrzał groźnie na klasę. Mazgaj, jeden z kolegów napisał to na kartce i podsunął Józiowi. Ten natychmiast znowu podniósł raban. Panie profesorze, oni mnie prześladują. Karpiński, przyjdziesz do mnie po lekcjach, zarządził nauczyciel. A ty, Kraszewski, również, dodał i spojrzał poważnie na Józia. Karpiński dostał karę. Musiał 300 razy przepisać w zeszycie zdanie: nie będę dokuczał nowemu koledze. A tobie, Kraszewski, daj radę, powiedział nauczyciel do Józia, gdy skruszony Karpiński wyszedł z klasy. Nie zwracaj uwagi na ich wybryki, bądź obojętny. Im więcej będziesz lamentował z powodu zachowania kolegów, tym bardziej będą ci dokuczali. Nie rób więc harmidru, tylko siedź spokojnie i uważaj na lekcje. Niedługo egzaminy będziesz je zdawał nie ze skarżenia się na kolegów, tylko z matematyki i literatury. Józio spuścił głowę ze wstydem i pomyślał, że tęskni do Romanowa. Do prababki, której mógł powiedzieć wszystko. Do kochanych dziadków i do wuja. Kiedy Józio skończył 14 lat, miejscowy nauczyciel, który uważał, że bardzo jest rozwinięty, że bardzo dużo czyta, bardzo dużo wie, poradził rodzicom, żeby wysłali syna do kolejnej szkoły, do szkoły w Lublinie. Posłuchajcie. Powiedz mi, zagadnęła babcia Malska podczas drogi do Lublina, czy znasz historię miasta, w którym przyjdzie ci się uczyć? Niestety, Józef nie mógł sobie przypomnieć żadnego faktu. Zawstydził się i postanowił, że jak tylko rozpocznie naukę, zgłębi historię Lublina. Profesor bardzo serdecznie przywitał nowego ucznia. Przydzielono mu osobny pokój z szerokim biurkiem, łóżkiem, lampą i półką pełną książek. Rektor Price, dyrektor poprzedniej szkoły, uprzedził mnie, że masz problemy z matematyką, powiedział profesor Ostrowski zaraz na początku. Chętnie ci pomogę wyjść z tego kłopotu. Odtąd każdego wieczoru Józef mozolił się nad algebrą i geometrią i za każdym razem obiecywał sobie, że jak tylko skończy szkołę, nigdy, przenigdy nie będzie zajmował się matematyką. Za to czytać będzie zawsze dużo. W Lublinie łatwo było dostać książki, więc połykał je w ogromnych ilościach. Czytał dniami i nocami, nie przykładając się zbytnio do pozostałych lekcji. Kaligrafia była u niego nadal na słabym poziomie, więc zbierał złe oceny. Do tego jeszcze męczyły go kłopoty finansowe. Rodzice i dziadkowie opłacali Józefowi szkołę i stancję, ale on potrzebował też pieniędzy na bieżące wydatki. Czy babunia najmilsza, nie mówiąc o niczym ojcu, byłaby tak dobra i łaskawa i przesłała mi jaki grosik? Pisał do babci. Wszystko tu tyle kosztuje, a mnie się już kamizelki i spodnie wydarły. Poza tym w Lublinie nosi się teraz słomkowe kapelusze. Też chciałbym takie mieć. Babcia Malska wysłała swojemu wnukowi trochę pieniędzy, ale to wciąż było mało i mało, więc Józef zaczął pożyczać od kolegów. W końcu narobił takich długów, że bał się powiedzieć o nich i dziadkom, i rodzicom. Problemy z nauką się namnożyły, a Józio sobie kompletnie z tym wszystkim nie radził. Po roku nauki, na uroczystym wręczaniu nagród i cenzurek, okazało się, że Kraszewski nie tylko nie dostał żadnej nagrody, ale nawet promocji do następnej klasy. Zezłościł się wówczas okrutnie, podczas uroczystości rzucił książkami o podłogę i wyszedł z sali trzaskając drzwiami. Wspaniale, podsumował ojciec. Narobiłeś długu i wstydu rodzinie Kraszewskich. Widocznie ojcowskie ręki ci trzeba. Czas zabrać kawalera spod skrzydeł troskliwych babunek. Będziesz się uczył w szkole w Świsłoczy. To bliżej do Łchego niż Lublin. Już ja cię tam będę pilnował osobiście. A i atrakcji w tej mieścinie będzie znacznie mniej. Powiedział i zapalił fajkę.
Rzeczywiście, ojciec miał rację. W tej nowej szkole, bliżej domu, Józef zaczął się bardzo mocno uczyć. Udało mu się dobrze zdać maturę, no i trzeba było myśleć o studiach, o uniwersytecie. Oczywiście poprosił o radę rodziców. Moim zdaniem powinieneś studiować matematykę lub medycynę. To konkretne nauki, orzekł pan Jan Kraszewski. Ojcze, ale ja wolałbym literaturę, poezję. A, to tylko takie młodzieńcze fantazje. Mężczyzna powinien zajmować się życiem, a nie poezją. I co tu robić? Co wybrać? Zastanawiał się Józef. I to ważne, i to ciekawe. Wybierz to, co ci serce podpowiada. Napisała mu w liście babcia Anna, którą poprosił o radę. I tak też zrobił. Wybrał literaturę. Pojechał na studia do Wilna. Józef Ignacy Kraszewski skończył studia w Wilnie. Bardzo był z nich zadowolony. Zaczął jeszcze więcej czytać. I też rozpoczął pisać. Napisał już ileś opowiadań. I coraz bardziej upewniał się w tym, że chce zostać pisarzem. Spotkał też na swojej drodze dziewczynę, w której się zakochał, Zofię. Oświadczył się i ożenił. A po ślubie państwo młodzi zamieszkali w majątku w Omelnie. Posłuchajcie. Czy ty, Józefie, nigdy nie przestajesz pracować? Zosia weszła w środku nocy do gabinetu męża, gdzie zastała go, jak zwykle zresztą przy pisaniu. Zosieńko, bój się Boga, co ty tu robisz w środku nocy? Przyszłam sprawdzić, czym ty się zajmujesz, gdy wszyscy inni śpią. Dziewczyna pogroziła mężowi palcem. Skończysz już wreszcie? Już, już, najdroższa, Kraszewski pogłaskał żonę po ręku. Tylko napiszę jeszcze ten rozdział, tak dobrze mi się pracuje w ciszy. Zosia westchnęła i wyszła z gabinetu. Za nic nie chciała się do tego przyznać, ale była zazdrosna o tę największą miłość męża – literaturę. On dosłownie każdą chwilę wykorzystuje, żeby pisać – myślała z jakimś dziwnym żalem w sercu. Nasze gospodarstwo wymaga tyle pracy, on najchętniej zamknąłby się w jakiejś pustelni i bez wytchnienia pisał. Wydawcy też byli zdumieni. 26-letni Kraszewski miał już na swoim koncie kilkanaście utworów – powieści obyczajowych, historycznych, opowiadań i nowel, a wciąż pisał. To fenomen, mówili między sobą, albo tytan pracy. A Józef był rozdarty. Chciał być gospodarzem z prawdziwego zdarzenia i bolało go to, że wszystko wokół wymaga naprawy, przebudowy i zmiany. Chciał być jak najlepszym mężem i sprostać wymaganiom swojej żony. Chciał być wreszcie dobrym synem, który po ślubie odwiedza z żoną rodziców i dziadków. Ale ponad to wszystko pragnął być pisarzem i naprawdę szczęśliwy był dopiero wtedy, gdy zamykał się w swoim gabinecie i zapełniał drobnym pismem puste kartki. Józef Ignacy Kraszewski pisał, pisał, pisał i ciągle pisał. Książek, które tworzył, powstawało coraz więcej. A wydawcy i czytelnicy, w ogóle społeczeństwo, ludzie, którzy go czytali, zastanawiali się, co to za fenomen. Posłuchajcie. Józef, który ranki spędzał na coraz bogatszej korespondencji, segregując listy, czytając i odpowiadając na nie, tym razem długo siedział w swoim fotelu, nad czymś intensywnie myśląc. Jachnął wreszcie. Trzeba by chyba przyjąć to zaproszenie. Zosieńko, szykuje się wyjazd. Wyszedł z gabinetu, nawołując żonę. Znowu? Dokąd tym razem? Zapytała Zofia, która dopiero co urodziła kolejne dziecko synka Franciszka. Redakcja Biblioteki Warszawskiej zaprasza mnie do Warszawy. Piszą, że wydawcy pragną się ze mną spotkać. Muszę zatem jechać. No cóż, skoro musisz, pani Kraszewska najwyraźniej wolała, żeby mąż został przy niej w domu. Obiecuję, że długo nie zabawi. Uśmiechnął się Józef i poszedł pakować kufry. W Warszawie przyjęto go rzeczywiście po królewsku. Czy to geniusz? Zapytał w mowie powitalnej jeden z wydawców. To z pewnością talent znamienity oraz chęć, wytrwałość niezmordowana i łatwość pisania do tego. Gdybyś napisane przez niego literki policzył, byłoby milionów kilkanaście. Gdybyś atrament zużyty przez niego zebrał, byłoby garnców kilkadziesiąt. Gdybyś pióra gęsie, którymi pisze, pozbierał, mógłbyś na tysiącu skrzydeł z Warszawy do Ameryki pofrunąć.
Gdybyś papier zapisany przez niego zgromadził, mógłbyś w którymkolwiek z miast światowych wszystkie budowle z wierzchu i wewnątrz wykleić. A gdybyś wszystkie jego myśli na jeden zegnał rynek, byłby zgiełk, wrzask, hałas i kłótnie na mil kilkadziesiąt wystarczające. Oto Kraszewski, powiedział, a wokół rozległ się deszcz oklasku. To zdumiewający tytan pracy, komentowali między sobą wydawcy i literaci. Trzyma się nieco pochyło, to z powodu tej nieustannej pracy piśmiennej. Wszak wydrukował już 136 tomów, a ma dopiero lat 34. Warszawa rwie się do mnie, pisał Kraszewski w liście do żony. Nie mogę podołać wszystkim zaproszeniom. Obiady, wieczory gonią jedne po drugich. To mnie proszą, żebym czyjąś oblubienicę powiódł zamiast ojca do ołtarza. To chcą znowu, żebym ojcem chrzestnym został i tak mam tu istotną kołomyję. Wreszcie po 3 tygodniach nieustannych hołdów i atencji wrócił do Gródka. Dobrze, że jesteś, mój ty słynny pisarzu, powiedziała Zofia i przytuliła się do męża. Niewiele osób wie, że oprócz talentu pisarskiego, literackiego, Józef Ignacy Kraszewski również miał talent do rysunku i malarstwa. Kiedy wyjeżdżał w podróże, pisał pamiętniki, wspomnienia z podróży, ilustrując je własnymi rysunkami, a także zbierał porcelanę i sam ręcznie ją malował. Zachowało się sporo rysunków, a nawet obrazów autorstwa Józefa Ignacego Kraszewskiego i zachowały się też te pięknie pomalowane porcelanowe naczynia. Trzeba rzeczywiście przyznać, że chyba tajemnicą tych wielkich pasji, tych wielkich dokonań Józefa Ignacego Kraszewskiego była po prostu pracowitość. W każdym razie tak oceniali właśnie jego osobę, współcześnie mu żyjący. Posłuchajcie. Życie tu w Dreźnie upływa mi na bezustannej pracy, pisał pisarz w liście do swojej żony, kiedy przebywał w Dreźnie. Studiuję dzieła historyczne potrzebne mi do moich powieści. Czytam prasę zagraniczną i krajową. Poznał wiele języków jeszcze do tego. Odpowiadam na listy i przede wszystkim piszę. Podpisałem umowę na cykl powieści historycznych o dziejach Polski. Muszę się więc z tej pracy wywiązać. Mam ścisły plan dnia. Wstaję o 8 rano i po toalecie punktualnie o 8:30 zasiadam do herbaty. Przed 9 rozpoczynam czytać listy i przeglądać czasopisma, a dostaję około 60 tytułów. Następnie zaostrzam kilka gęsich piór i rozpoczynam odpisywanie na przeczytane listy. Między 11 a 13 mam zazwyczaj gości, a po wizytach powracam znowu do korespondencji. O 14 jem obiad, a potem przez godzinę spaceruję. Po spacerze między godziną 16 a 18 znowu czytam gazety, listy i cudze rękopisy. O 19 kolacja, potem godzina grania na fortepianie, bo Józef Ignacy Kraszewski również grał na fortepianie. I wreszcie rozpoczynam moje pisanie. Zapalam wtedy lampę olejną i zapełniam powoli stosy pustych kartek leżących na biurku. Pracuję do 2 w nocy. Jak pan to robi, że pisze tak dużo, dziwili się wydawcy. Tom złożony z 10 000 wierszy pisze zazwyczaj dni 10, odpowiadał z prostotą Kraszewski. Bylebym miał przewodnią myśl, typy bohaterów i puste karty. Pisał Kraszewski w liście do Zofii, że mija właśnie 50 lat, odkąd wydałem moją pierwszą książkę. Kiedy to minęło? Księgarze i wydawcy warszawscy postanowili uczcić ten jubileusz i zorganizowali mi w Krakowie wielkie uroczystości. Rzeczywiście. 2 października 1879 roku na obchody jubileuszu 50-lecia pracy pisarskiej Józefa Ignacego Kraszewskiego zjechało do Krakowa 11 000 gości z całej Polski
i centrów polonijnych z innych krajów, między innymi z Francji, Austrii, Syberii, Chicago, Berlina, Litwy i Białorusi. Uroczystości rozpoczęły się następnego dnia nabożeństwem w kościele mariackim, w którym brał również udział jubilat, po czym w sukiennicach miały miejsce rozliczne przemówienia i wręczanie darów. Otrzymałem 257 darów, notował Józef Ignacy w swoim pamiętniku. Są między nimi srebrne wieńce, puchary, tace, albumy, medale, złote pióro, wiele misternych szkatułek, pierścień, który był on dziś własnością księcia Józefa Poniatowskiego, obrazy, medaliony, ozdobne teki, popiersia marmurowe, portret z brązu. Wzruszyła mnie para butów wykonana przez warszawskiego szewca i poduszka pod nogi. Dostałem również 71 książek dedykowanych mi przez różnych autorów, 14 broszur, 26 utworów muzycznych, 12 rycin i obrazów. Przysłano do mnie 591 telegramów gratulacyjnych z kraju i zagranicy oraz 20 dyplomów z różnych instytucji. Po tym wszystkim Kraszewski się rozchorował. Tygodniami nie wychodził z domu, męczył go okrutny kaszel i bolały nerki. Nie mogę spać, wzdychał i siadał za biurkiem. Całe szczęście, że mam pomysł na nową powieść, mruczał i przysuwał do siebie plik czystych kartek. Na koniec przeczytam wam krótki taki krótki biogram, który możecie znaleźć po wpisaniu nazwiska Józef Ignacy Kraszewski do internetu, do wyszukiwarki internetowej. I ukaże się wam pierwsza rzecz, która pewnie wyskoczy, to będzie Wikipedia. I właśnie na tej Wikipedii możecie przeczytać taką notkę. Józef Ignacy Kraszewski, powieściopisarz, publicysta, poeta, pisał też wiersze, twórca utworów dramatycznych, autor dzieł podróżopisarskich i wspomnień, historyk, badacz zabytków, etnograf i językoznawca, wydawca, krytyk literacki i muzyczny, tłumacz, dziennikarz, korespondent, napisał około 40 tysięcy listów, działacz społeczny i polityczny, znawca sztuk plastycznych, autor wielu rysunków, szkiców i obrazów, kolekcjoner dzieł sztuki, autor z największą liczbą wydanych książek i wierszy w historii literatury polskiej. To właśnie Józef Ignacy Kraszewski. Na tym kończymy dzisiejsze kolejne spotkanie, tym razem poświęcone wielkiemu pisarzowi, który napisał ogromną ilość książek. Ile dokładnie napisał książek i jakie to książki? Polecam wam, żebyście sprawdzili może w bibliotece, albo w internecie, albo może w swojej bibliotece, bibliotece rodziców. Nie, w biblioteczce rodziców może mają jakieś książki, może czytali jakieś powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego. Kończymy na tym dzisiejsze nasze spotkanie i równocześnie zapraszam was do kolejnego spotkania. Będę opowiadać o innej postaci, a o jakiej przekonacie się sami. Zobaczymy też, jakie zwierzę będzie towarzyszyło mi następnym razem. Sama jeszcze tego nie wiem.